Nasz kraj pełen jest informacji zawartych w legendach i podaniach o diabłach, mamunach czy też wielkich czarnoksiężnikach, którzy z chęci wzbogacenia się podpisywali cyrografy z samym diabłem. Jeszcze nie tak dawno można było kupić w księgarniach piękne dzieła polskiej kultury, w których w formie bajek przedstawiano naszą słowiańską kulturę pełną tajemniczych zjawisk, szlacheckich diabłów, skarbników, południc, nimf i utopców pochodzących z całego panteonu naszej polskiej i słowiańskiej zarazem kultury. Witam wszystkich miłośników kanału Tajemity. Jak to w przysłowiu mowa, cudze chwalimy, swego nie znamy, tak też często nie zwracamy zbytniej uwagi na nasze podwórko pełne zagadek i magii wszelkiej, sposobów szeptunek, które od setek lat stoją na straży naszego szczęścia i zdrowia. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam postać, z której każdy Polak dumny być powinien, gdyż to niewątpliwie postać jednego z najpotężniejszych czarowników polskich, który swą mądrością oszukał, jak głosi legenda, samego diabła. Mowa dzisiaj będzie o mistrzu nauk tajemnych, Twardowskim. Na samym początku tego filmu należy przytoczyć słowa Włodzimierza Brzezickiego, które jasno i wyraźnie mówią o tym, że Twardowski to niekoniecznie legenda. Gdy o Twardowskim ktoś myśleć będzie, niechaj właściwy odnajdzie sens, bo w każdej bajce, w każdej legendzie zawsze jest prawdy ukryty kęs. Ślady polskiego renesansowego maga są w historii bardzo wyraźne. Od dawna postać czarownika Twardowskiego pociąga i zarazem kłopocze licznych autorów podań ludowych, gdyż występuje pod różnymi postaciami. Twardowski jest jednocześnie egzotyczny i swojski, ale nade wszystko bardzo tajemniczy. Wzmianki o Twardowskim spotkać już można w XIII wieku, gdzie przypisywano mu postać polskiego optyka Witelona, żyjącego w latach 1230-1280. O ile znane jest nazwisko Twardowski, o tyle niezbyt jasno określano jego imię. Spośród przypisywanych mu imion dominują dwa – Jan oraz Piotr. Nadawano mu w historii również takie imiona jak Mikołaj czy Barnaba. Trudno jest znaleźć faktyczny opis fizis Twardowskiego, gdyż nikt po jego śmierci na takowy się nie natchnął. Dlatego też pod tym względem Twardowski występuje incognito, choć nie zupełnie do końca. Biorąc pod uwagę przeróżnych autorów rozpraw o Twardowskim, jak też i malarzy, odsłania nam się Twardowski jako sarmacki typ szlachcica w żupanie, kontuszu, z pasem słudzkim ozdobionym przeplatającymi się złotymi i srebrnymi nitkami, karabelą u boku, z wąsem sumiastym oraz z polską czapką ozdobioną czaplim czy też pawim piórem. Demoniczny, gdyż przebywający zawsze w towarzystwie diabła. Czarodziej i sztukmistrz, który potrafił wywołać za światów zjawę zmarłej królowej Barbary, żony Zygmunta II Augusta z domu Radziwiłłówny, co czynił używając do tego celu tajemniczego lustra. Co nie ulega wątpliwości, Twardowski był uczonym i biegłym mistrzem wiedzy tajemnej. Wzmianki o nim pojawiają się już w Encyklopedii Wiedzy Ludzkiej z 1877 roku, gdzie pisze się o nim. Słynny czarnoksiężnik polski, żyjący jakoby w XV wieku na Pogórzu pod Krakowem. W Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z 1903 roku czytamy: Twardowski, słynny czarnoksiężnik polski, wedle podań ludowych, żyjący w XVI wieku. Piąty tom ilustrowanej encyklopedii Trzaski, Ewerta i Michalskiego z 1927 roku informuje, iż Twardowski mistrz, pan Twardowski, czarnoksiężnik polski z XVI wieku, prawdopodobnie postać historyczna. Za historycznością Twardowskiego opowiedzieli się tacy pisarze i badacze kultury jak Franciszek Siarczyński, Kazimierz Władysław Wójcicki, Ignacy Matuszewski, Wilhelm Leppelmann, Jan Kuchta, jak również bibliograf, historyk literatury i teatru profesor Wiktor Hahn, żyjący w latach 1871-1959.
istocie imię i nazwisko głośnego mistrza sztuk czarnoksięskich brzmiało Lorenz Durr. Ustalono to na podstawie trzech XVI-wiecznych przekazów. Lorenz Durr był Niemcem. Urodził się około roku 1515 w Nürnberdze w rodzinie, która od dawna parała się medycyną i alchemią. Rodzina ta utrzymywała szerokie kontakty z Polską. Kiedy Lorenz studiował medycynę na Uniwersytecie w Wittenberdze, poznał tam polskiego studenta, który później stał się podkanclerzem koronnym i biskupem. Mowa tutaj o Franciszku Krasińskim. Wykłady reformatora Filipa Melanchthona oraz wspólne zainteresowania alchemią i astrologią zbliżyły ich do siebie. Jak podaje austriacki historyk dr Johann Nepomuk Vogel, przybył Durr Twardowski, zapewne za namową Krasińskiego, do Polski. Łacińskie Durus to po polsku twardy i stąd spolszczenie nazwiska na Twardowski. Przywiózł ze sobą kunsztownie wykonane i wielce kosztowne magiczne lustra. Jedno z nich przechowywane jest do dzisiaj w zakrystii kościoła farnego w Węgrowie. Drugie lustro Twardowskiego znajduje się według niejasnych informacji w Sandomierzu. Twardowski początkowo przebywał w Krakowie, którego akademia słynęła w Europie z jednego z najlepszych fakultetów magii. Warto nadmienić, że na początku XVI wieku pobierał w niej nauki osławiony Johann Faust, którego uczniem był Durr Twardowski jeszcze w Norymberdze. W Warszawie Twardowski zostaje doradcą, wróżbitą oraz koniuszym króla Zygmunta II Augusta, który miał zamiłowanie prócz złota, koni i kobiet do magii, astrologii i alchemii. Twardowski zdobył swoją sławę dzięki sprowadzeniu zza światów ducha królowej Barbary. Odbyło się to w nocy z 7 na 8 stycznia w Warszawie przy zachowaniu głębokiej konspiracji. W zamkowej komnacie, tak zwanej Sieni Ciemnej, Twardowski wykonał swój najsłynniejszy pokaz czarnoksięstwa lub magii, jak twierdzą inni. Specjalnie dla schorowanego już króla Zygmunta Augusta wywołał zjawę, albo raczej widmo zmarłej w 1551 roku Barbary, ukochanej eks-małżonki królewskiej. Przywołanie ducha zmarłej królowej Barbary przysporzyło Twardowskiemu sławy, jednak za tą sławą czyhała na niego pułapka w postaci wmieszania się w ciemne interesy dworskiej kliki Knyszynian, do której należał już podkanclerz koronny Franciszek Krasiński i dworzanie, bracia Jerzy i Mikołaj Mniszchanie. Kombinacje i różne niskie pobudki tej grupy sprawiły, że Twardowski chciał się od niej oddalić. Niestety znajomość z tymi imć panami doprowadziła go do śmierci. W 1573 roku, w rok po śmierci króla Zygmunta Augusta, Twardowski stał się dla knowaczy niebezpieczny. Znał bowiem tajemnicę stanu. Został zamordowany przez ludzi mniszchów podczas podróży z Knyszyna do Węgrowa. Prawdopodobnie w pobliżu wsi Mystki Rzym, oddalonej o 3 km od miasta Wysokie Mazowieckie. Twardowski pozostawił po sobie dwa magiczne lustra, które służyły do wywoływania wizji przyszłości, wywoływania zjaw, duchów, widm oraz być może jako portale do podróży zarówno w astralu, jak i w świecie fizycznym. Prócz luster zostawił dwa rękopisy. Dzieło o magii Opus Magicum oraz Encyklopedię Nauk. Oba te dzieła zaginęły, ale ślad ich prowadzi do Sztokholmu i tam należałoby ich szukać, jak twierdzą współcześni badacze historii Twardowskiego. Z pewnością Durr Twardowski był biegłym magiem, który potrafił posiąść nie tylko skryte tajemnice dzięki umiejętności jasnowidzenia, ale też posiadał wiedzę, która dla knowaczy mogła być niebezpieczna. Był doskonałym alchemikiem i astrologiem, podobnie jak inny wielki mag polski Michał Sędziwój. Nie należy się dziwić, że polski czarnoksiężnik nosił dwa nazwiska. Polska bowiem w XVI wieku i nie tylko była państwem wielonarodowym, co stawia nas, Polaków, na pierwszym miejscu w historii państw, gdzie różne narody mogły wspólnie żyć. Twardowski uznany został za postać historyczną dopiero w 400 lat po jego śmierci, a jego postać w naszej tradycji jest uosobieniem Polaka i owiana jest aurą wielu zagadek i tajemnic.
Legenda o Twardowskim jest tak silna, że odbiła się na stałe i zagościła w naszej kulturze. Okresy świąteczne obfitują w różne obyczaje, ale zawsze jest w nich miejsce dla pana Twardowskiego, jadącego na kogucie. Tradycja szopki polskiej sięga u nas XVI stulecia, tak więc Twardowski i szopka polska to prawie równolatkowie. Nie trudno zrozumieć ich wspólne występowanie w naszej polskiej tradycji. Odnaleźć pana Twardowskiego możemy choćby w szopce krakowskiej, a ściślej u Lucjana Rydla, poety związanego mocno z Krakowem. Twardowski pojawia się w jego jasełkach Betlejem Polskie. W rozmowie z Żydem śmiało wystawia sobie świadectwo buńczucznego polskiego szlachcica. Hulaj dusza bez kontusza, kiedy dają jeść i pić. Niechaj honoru nikt nie rusza, jakim szlachcic będę bić. Przez łeb kresa w mieczu szczerb, a na czole wina pąs. To mojego rodu herb, gole brodę, fara wąs. Warto na zakończenie przytoczyć krótką bajkę Horacego Serafina, zdobywca kosmosu. Kogut kurczę pouczał. Pamiętaj, drogie dziecię, prawdę o twoim przodku i pewnym szlachcicu. To Atenat nasz, pierwszy kosmonauta w świecie, ponad wieżę mariacką z Twardowskim na grzbiecie. Wzbił się w niebo i osiadł miękko na księżycu. Dzisiaj o Twardowskim powoli się zapomina, do czego dopuścić nie można. Wielu nam może pozazdrościć tego, że Twardowski to udokumentowana postać historyczna jednego z wielkich czarowników polskich, mistrzów magii i ezoteryków, którzy pozostawili po sobie namacalne dowody swojego działania. Magiczne lustro Twardowskiego nadal znajduje się w Bazylice w Węgrowie. Idealne miejsce do odwiedzenia dla badaczy świata magii i ezoteryki.